Kultura na weekend, czyli książki na wakacje. Ja wyjeżdżam już jutro i nie mogę się ciągle zdecydować. Przekładam książki z jednego stosiku na drugi. Stephen King w tym roku wychodzi dopiero w sierpniu, także nie mam go w moich planach. Ale jeżeli ktoś szuka takiej powieści, w której się można zanurzyć, która jest jak solidna kamienica, no to koniecznie Ann Patchett i Dom Holendrów. Ja czytałam już tę książkę, właściwie żałuję, że czytałam ją wcześniej, a nie w czasie wakacji, bo to jest rzeczywiście całkowite zanurzenie w świat przedstawiony. Ann Patchett tak potrafi pisać i to jest opowieść o rodzinie, o domu, o różnych, o przeszłości, o pamięci, ale taka opowieść, która jest właśnie jak solidna kamienica. Dzisiaj jest bardzo duszno i zbliża się jakaś burza, deszcz. W czasie takiej pogody dobrze jest czytać opowieści niesamowite. Dreszcz grozy dobrze się kojarzy właśnie z dalekimi odgłosami, pomrukami burzy i grzmotów. Opowieści niesamowite z języka polskiego. Wydawnictwo PIF ma taką fantastyczną serię, a ten tom przygotował Piotr Paziński i wybrał rzeczy dosyć stare. Znaczy to są rzeczy sięgające przełomu początku wieku XIX, aż tom kończy się opowiadaniami Lema. I można tu znaleźć rzeczy bardzo ciekawe. Mnie wciągnęły wątki pociągowo-samolotowe. Jakaś groza z pociągiem, widmo. Bardzo lubię czytać o pociągach. Też o właśnie dziwnych pasażerach, z którymi związana jest groza. Poza tym po raz kolejny przeczytałam Sanatorium pod Klepsydrą Schulza, jedno z najlepszych opowiadań grozy. Myślę, że arcydzieło polskiej literatury, do którego dawno nie wracałam, a tutaj to jest. Jest też Ulica Dziwna, mało znanego autora, czyli właśnie groza związana z tym, że w naszym mieście pojawia się coś, czego nie znamy. Taka właśnie groza miejska. Oprócz bardzo wiele jest tu rzeczy zupełnie nieznanych i zapomnianych. Piotr Paziński przypomina też klasyka literatury grozy polskiej, czyli Grabińskiego. Podczas burzy, ale nie tylko, opowieści niesamowite. Książka, która zachwyciła mnie w tym roku, też żałuję, że już ją przeczytałam i nie mogę jej wziąć na wakacje. Vivian Gornik, Przywiązania, w przekładzie Łukasza Witczaka, wydawnictwo Filtry. To jest książka zachwycająca. Relacja matki i córki, też trochę kojarząca się z Filipem Rothem, bo to jest takie odbicie, to jest właśnie ten Nowy Jork żydowski, ale właśnie nie syn i ojciec, tylko matka i córka. Bardzo trudna relacja. Vivian Gornik, to jest książka z 1984 roku. Vivian Gornik jest klasyczką myśli feministycznej, ale to jest po prostu rewelacyjna książka właśnie o tej relacji matka i córka i też o myśleniu o swoim życiu, o tym jak kobieta właśnie myśli i dojrzewa do myślenia o swoim życiu. Fantastycznie to się czyta. Klasyka Zebald. Jeżeli ktoś nie zna tego pisarza, to najlepszy czas, żeby go poznać, ponieważ właśnie wznowiono jedną z najważniejszych książek, czyli Wyjechali w przekładzie. Oczywiście Małgorzaty Łukasiewicz. To jest wznowienie, bo Zebalda czytaliśmy już na początku lat 2000, ale kto go nie zna, to odkryje coś niesłychanego, czyli właśnie literaturę powiązań, powinowactw, literaturę, w której obraz i słowo się dopełniają, w której jest przeniknięte przeszłością i myśleniem o przeszłości, właśnie o tych, którzy wyjechali. To jest jedna z najważniejszych jego książek, najwspanialszych i wspaniale, że teraz możemy ją znowu czytać, wydawnictwo Ossolineum, W.G. Zebald. Kornel Filipowicz. Można do niego wracać w nieskończoność, zwłaszcza, że pojawił się nowy wybór opowiadań. To jest dla mnie wielka radość jako osoby, która też zajmuje się wyciąganiem Kornela Filipowicza z przeszłości. To jest rzadkie, że jakiś pisarz tak wraca. Kornel Filipowicz ma to szczęście. Opowiadania wybrała Agnieszka Dałksza, to są Formikarium, opowiadania o przyrodzie i o zwierzętach. Wstępem poprzedziła również Agnieszka Dałksza, a posłowie napisał Adam Wajrak, bo kto może napisać o zwierzętach? Filipowicz wyprzedzał, myślę, swój czas. Dzisiaj możemy lepiej zrozumieć, dzisiaj widzimy, jak bardzo ciekawie pisał o przyrodzie i zwierzętach. O naturze, o tym, że właśnie człowiek jest bezradny wobec tego świata i na pewno nie jest koroną stworzenia, a raczej
świat dookoła przypomina mu, że musi bardzo uważnie patrzeć, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś zrozumieć, że to nie w nim jest ta wiedza i ta świadomość. Wspaniale pisze o zwierzętach i zupełnie tego świata nie uczłowiecza, a wręcz przeciwnie. Formikarium na wakacje najlepsze. I książka, której nie znam, absolutnie nie znam, Stefan Zweig, wydawnictwo Oficyna jest znane z tego, Dziewczyna z poczty, znane z tego, że po pierwsze wydaje klasykę w nowych przekładach, właśnie przypomina pozycje klasyczne i to jest taka książka, którą ucieszyłam się, że jest, ponieważ jej zupełnie nie znam. A zaczyna się wspaniale. Przekład Karoliny Nidenthal zaczyna się bardzo wakacyjnie. Wiejskie urzędy pocztowe w Austrii niewiele się różnią od siebie. Kto widział jeden, ten zna wszystkie. Urządzone lub raczej zunifikowane w tym samym czasie za Franciszka Józefa i tego samego funduszu jednakowo nędznie wyposażone, wszędzie wywołują to samo ponure poczucie niechęci do państwowej instytucji i od stóp lodowca po najbardziej odległe tyrolskie wioski i upardzie zachowują swą znamienną woń więziennej wilgoci, kurzu, oraz zatęchłych akt, dawny zapach austriackiego urzędu. Jesteśmy w Wiedniu i to jest czas tuż po I wojnie światowej, bardzo ciekawy, także nic więcej o tej książce nie powiem, ponieważ na pewno biorę ją ze sobą właśnie na wakacje. I to chyba już wszystko. To są 6 tomów, bardzo ciężkich, ale wszystko przecież można wziąć w formie e-booków. Dobrych wakacji, dobrych książek, dobrych lektur w czasie wakacji i do zobaczenia.